gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Wyciągam rękę i spokojnie podchodzę do dobrych ludzi, których spotkam na swej drodze. Widzę twą mękę i dlatego pomogę. Tobie pokażę, jaką żawę znaczył drogę. Ja może czasem zakręcam, może zbaczam. To szatan powoduje, że czasem się staczam. Upadam, ale wtedy przychodzisz ty. Ja widzę, że działa już puka do moich drzwi. Teraz gram, chociaż ja tu nie jestem sam. Wiem, że on dla mnie ma już gotowy plan. To mój pan, ale chyba nie jestem godzien. Jako zwyczajny człowiek chodzę po swojej szarej drodze. Wolno po niej kroczę, lecę w przepaść tonę. Podnoszę się, kiedy na scenie jestem z mikrofonem. W Grobowcu, Megalith Grab, We Grabnis, Kult Sztate. No, to już 4 tony. No, ja już kiedyś tu byłem, ale trafiłem Krzybysza rowerowego, który pierwszy ze mną pojechał tutaj. Teraz jeszcze tylko Valerian 1953 musi pojechać. Nie był. Jeszcze nie. Nie wie gdzie. Nie, jeszcze nie. Tutaj, tak wygląda teraz. Teraz się możemy obrócić. Tak ten grób wygląda. Ja jeszcze filmu nie zrobiłem, więc połączę ten film z moim filmem. Będzie razem. Tak wygląda ten, ale to jest niesłychane. No weź nie, to, no nie, jak ci ludzie pierwotni, czy jacyś, jak oni to wszystko przenosili? No. Jak oni to robili? To jest najlepsze. No ciekawe. No to jest, jeżeli tu jest, to na górze, jeżeli tu jest napisane rzeczywiście, że to jest 4000 kilo. Ale to jest na samej górze. Tak, i na górze. Teraz na górę, jak te kamienie wciągać, jakich tu nie było, bo tu nie widać żadnych kamieni. Tak, tu nie widać kamieni. To skądś te kamienie były wciągane? Hmm. Ja ci powiem, może mamutami wciągali. Mamutami wykopywali z tych. Ale na polach, jak teraz orają, to przecież znajdują hamulce i na boku. No ale kiedyś tego nie było. No tutaj nie ma kamieni. To skądś musiały być przyciągnięte. I teraz będziemy tutaj jechali. Tam, tak? Tu na dół, tak, tam. No to idziemy pomalutku. Trafiliśmy się razem na trasie. I Łukasz przywiózł mnie do takiego bardzo dziwnego miejsca, gdzie tam z daleka, można jeszcze raz pokazać, ale to będzie jest grobowiec. Przed chwilą było ujęcie. Tam byliśmy, a tutaj jesteśmy przy szałasach wybudowanych przez pierwotnych ludzi. I tego jest koło troszeczkę. I tak nam się wydaje, że za długo tu nie będziemy, bo tutaj jest strach przebywać. Bo jest takie naprawdę dziwne miejsce. Są porobione szałasy, gdzie prawdopodobnie tutaj śpią. Tak nam się to wydaje. Duchy. Bo teren tych jest ludzi bardzo, bardzo można spojrzeć górzysty. Dookoła dziwny. Jesteśmy na samej górze i bardzo dużo szałasów, nawet w oddali, a z daleka widać jakieś zabudowy. Nie wiemy, czy tam jakieś dzikusy mieszkają, czy jakieś wilkołaki, czy kto. Także za długo tu nie pobędziemy, bo tu jest jakieś takie naprawdę straszne miejsce. Paskudnie, jest jeszcze widno, ale idzie ku ciemności. Także przypuszczalnie będziemy zaraz stąd uciekać. Ja pokażę teraz. Na razie nic nie widać, nic się nie dzieje, nic nas nie napada, ale naprawdę jest tak nieprzyjemnie. Samemu tutaj trochę strach. Także nie radzę nikomu tu przyjeżdżać samemu. Jeżeli, ale to prawda. Jeżeli ktoś chce przyjechać, to raczej w kilka osób, bo miejsce jest naprawdę fenomenalne. Ale to jest na niemieckiej stronie, lasy niemieckie. Dziwnym trafem tu się trafiło, ale miejsce jest super, naprawdę mówię ja teraz przyjemnym oglądaczom. No, i ja teraz pokażę jeszcze. Tak, jeszcze to można to, pokazać. Tak, to są te szałasy. Jeden, tam jest drugi. I naprawdę tutaj chyba żyją jacyś dzikusy. Także naprawdę za długo wam tego nie pokażemy w tej chwili. Zaraz uciekamy. To jest strach, naprawdę strach przybywać za długo. Bo nie wiadomo, co w danej chwili może się nas spotkać. Tu można wejść, możemy do tego szałasu wejść. Można wejść. Możemy nawet wejść tutaj. O, to już wilki wyjąły. Coś było, tak. Jeżeli ktoś słyszał, to coś było. O. Widocznie ktoś nas namierzył i my musimy, przepraszam, ale już stąd pieprzać, naprawdę. Uciekamy. To może być, pa, leci. Coś może lecieć, uciekamy stąd. Pokażemy wam dalej, jak ktoś zajmie, a teraz do tego miejsca jest pokazane szanką. Do tego grobowca. Nam się wydaje. Tu jest ta strzałka. Tu jest ta strzałka. O. W oddali jest ala wóz, że mało. Nam się wydaje, że te wilkołaki siedzą w tym wozie drzymały. One tu się gromadzą. Może mordują takich ludzi jak my i do tego grobowca tam prowadzają, a tu sobie odpoczywają, robią ucztę.
Może jak tam gdzieś ogniska robią, proszę, tu jest rozwalony jakiś szałas. Tak. Ktoś się zdenerwował. O tutaj, tam to pokażę. Mówimy o tym szałasie. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tutaj ten szałas. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. To jest niesamowite. I tu by trzeba było naprawdę telewizję polską, żeby to wszystko pokazała, nagrała, bo to jest coś nie tak. Proszę zobaczyć. Tutaj jest ten, one tutaj, ja wiem co tu robią. Odpoczynek. Oni tutaj oprawiają mięso i jedzą. Mięso chyba, jedzą, tak. Ucztę sobie robią. Ucztę robią, tam widocznie oprawiają wszystko w tym wozie drzymały, a do tego graba noszą strzątki i tam zakopują. Kości. Kości, tak. Czaszki. My za długo tu nie możemy, nie. To już wam powiedzieliśmy. Uciekam. To jest bardzo niebezpieczne miejsce. Tam coś już wyło, coś nas wyczaiło, może gdzieś lecą. Czekają tam. Tylko, żeby było ciemno. Czekają, żeby było ciemno. Bo nie wiem, czy to jest jakiś jeszcze przy, czy to jest jeszcze pokazane. Proszę bardzo. Proszę, no mówię, jakieś krzyże, coś, tu jest niebezpiecznie bardzo. Nie radzę nikomu tu przyjeżdżać. Bardzo niebezpiecznie. A jeszcze samemu. Naprawdę. To nie są żarty. To jest poważny film z poważnego miejsca. Ja, co będzie, to jak ktoś chce, to zapraszam wieczorem, ale nie radzę, naprawdę nie radzę. Oprawiają nawet jakieś butelki, też leżą. Tak, oni to muszą, zakrapiają później. Zakrapiają może te mięcho, co ludzkie zjedzą. Nie wiadomo, naprawdę. Naprawdę nie wiadomo. Od tego domku tutaj na kołach wozu trzymały, to musimy uciekać. Tak, no one tutaj czekają, może w nocy wychodzą, a tu jeszcze trochę i ciemność tam się stanie. Nie ma co. Ale to musimy tam iść. No. Na trawę jeszcze raz tak podjechaliśmy, pokazać wam, co ci przedziwni ludzie prehistoryczni jacyś wyprawiają z przewagi. Tam też coś jest na rzecz. Jakieś inne takie coś wyje. Słyszeliście? Coś tu wyje. To kurna gigantyczny kogut. Jakiś nie wiadomo co tu jest. A to jest to, chodzi o to, bo muszę szybko. My musimy wam pokazać, bo za długo nie możemy przebywać. Pokażemy wam, co ci ludzie wyprawiają z drzewami. Zobaczcie, tutaj nie ma nikogo. Coś wyje. Coś wyje znowu. Nie wiadomo, czy nie będzie ataku. Tak. Każdy bądź razie. To jest niebezpieczne. Niebezpieczne. Ja się śmieję, no, ale się śmieję dlatego, że... Starszy Niemiec. Chcieliśmy nagrać. Nie pozwolił nam nagrywać, nie chciał pokazać twarzy i powiedział, żeśmy za długo tu nie przebywali, żebyśmy zobaczyliśmy i żeśmy stąd uciekali. I nie mamy tu się pokazywać w ogóle wieczorową porą, bo tu wieczorem jakieś niewiadome rzeczy się dzieją. Tak, jakieś latają mamuty. Nie wiadomo o co chodzi. Prehistoryczni ludzie podobno. Tam się tam chowają, napadają na ludzi, nie wiemy naprawdę co tu się może wydarzać. Znowu coś wyje, jeżeli państwo słyszycie, znowu coś było. Za długo to nie może być, naprawdę jeszcze chwilę wam pokażemy. Tak. Uciekamy dalej, jeżeli coś ja w tej miejscowości tutaj się zbliżyło, to wam pokażemy. Można pokazać na zbliżeniu, patrzcie, wszystkie drzewa. Wszystkie drzewa, haratają drzewa, nie wiemy dlaczego. Jedzą drzewa, może jakieś witaminy w tych drzewach. Może witaminy w drzewach jakieś mają. Kąsają je po prostu, całą tą korę. Albo, ja wiem co robią. Oni sobie muszą ścierać zęby, bo za długie rosną. Albo ścierają zęby, tak. Może tak, żeby za długie nie rosły. To jest niesamowite miejsce. No nie jest nas przestrzeń, żeśmy tu za długo nie przebywali. Także na pewno zaraz uciekamy. Tam też jakiś szałas jest. I tu wszędzie, gdzie się ruszamy, to są szałasy. Naprawdę można to jeszcze pokazać z daleka. Nie będziemy tam chodzili, bo nie. To no jest, bo ja szybko się tam w górę. Można szybko się przebiec. O jacie. Ale szałas. Jasny gwint. Oni tu mieszkają. Nie ma nikogo akurat. Tu jest zero ludzi. Naprawdę. To jest potrzebna telewizja polska, żeby to nakręcić. To powinno iść na pierwszym programie w dzienniku. Tak. To nie żarty. Ja już mam żarty, weź o skórkę mam. Mieszkają w tych szałasach. No weź, podejdź tam, weź nawet. Proszę bardzo. To są tych prehistorycznych ludzi. Szałasy to nie są żarty, tak. Ale my musimy stąd uciekać. Tu cały czas nam coś wyje
i robi się naprawdę niebezpiecznie. Idzie ku wieczorowi, nie może tu ten, tak jak Niemiec powiedział, za długo tu nie przebywajcie. Nie. Także nie możemy tu. Bo krew poczują. Tak, bo krew poczują i tego. To jest nie żarty. Jeżeli tak powiedział Niemiec, to tak musimy go posłuchać. A nie chciał ujawnić swojej twarzy, nie mogliśmy go nagrać. My swoje możemy ujawnić, bo tak. Nam to jest wszystko jedno, bo chcemy wam pokazać, co się dzieje w miejscowości Mur. No niestety. Niesamowite. A te drzewa, jakie poobgryzane. Poobgryzane te drzewa, to jest niesamowite. A one się ścierają na tej wysokości zęby. Nie wiem, ale może tu wampiry? Może historyczne wampiry? Jakieś wampiry? Gratują. To nie są żarty. My już stąd uciekamy, bo... To no widać, dopiero świeżo obgryzione są. No świeżo kurczę. Poodgryzane. Przecież my żeśmy tego nie zrobili na potrzeby filmu. Tylko absolutnie. To jest, tak? To jest na potrzebę filmu. To jest wszystko porąbane tak. Zębami. Dokładnie. I my to naprawdę, ale stąd jedziemy. Zobaczymy tego, bo tu naprawdę nie ma nikogo. Jesteśmy w niebezpiecznym miejscu. Uciekamy. Tak, uciekamy, bo jeszcze może nam się stać jakaś tutaj krzywda. Wojny nie ma, ale może być krzywda, naprawdę. Także do zobaczenia w następnym momencie. Jedziemy dalej, na pewno coś dojrzymy. Przyjechałem jeszcze raz na jezioro, tylko tym razem nie sam. Zaraz pokażemy dalej. Jesteśmy nad tym jeziorem. O. Tylko tutaj jeszcze mi się trochę bezpiecznie, ale najlepsze, że my przed chwilą, jak tu zostaliśmy, widzieliśmy, jak tu Michał kupa też tu palił. Kupa dymu. Nie ma dymu. Momentalnie zniknął dym. Nie wiem, o co chodzi. My te wilkołaki tu naprawdę, one gdzieś tu grasują. To nie ma żartów. Nie, bo był, ale był dym. No, jezioro gdzieś w mur. Był dym przecież, nie? No był dym jak choroba. No przecież był, kurna, gdybym miał włączoną kamerę, by było widać, tak, że był dym. I nie ma dym. Nie, momentalnie zniknął dym. Nie wiemy, co jest zrobione. Nie mamy pały baseballowej, jakby przyszło lać. Nie. Jesteśmy na górze. Musimy patrzeć na rowery, żeby nam nie dmuchli rowery. No i tak dmuchną. Jak mają dmuchnąć, to będziemy i dmuchną rowery. Stąd na pieszo, to co? Będziemy spać tutaj na tym tym? No właśnie nie wiem. Łódkami będziemy się przerzucać. Patrz, ale nie ma dymu. Nie. Bardzo czyste jezioro. Bardzo czyste. Dobra, badamy dalej. Tak, ładne jezioro czyste. Ale widać, że zadbane, bo robili teraz pomoc nożem. I czyściutkie. Można pokazać wodę. Można pokazać wodę tu w głębi, tu o. Proszę bardzo. Jakie czyściutkie jezioro. To zrobimy inaczej. Wód widać. Możemy pokazać to jezioro. Spokojnie podchodzę do dobrych ludzi, których spotkam na swej drodze. Widzę twą mękę i dlatego pomogę. Tobie pokażę, jaką żawę znaczył drogę. Ja może czasem zakręcam, może zbaczam, to szatan powoduje, że czasem się staczam, upadam, ale wtedy przychodzisz ty. Ja widzę, że działa już puka do moich drzwi. Teraz gram, chociaż ja tu nie jestem sam. Wiem, że on dla mnie ma już gotowy plan. To mój pan. Ale chyba nie jestem godzien jako zwyczajny człowiek. Chodzę po swojej szarej drodze, wolno po niej kroczę, lecę w przeszłość.
życie pasztone. Podnoszę się, kiedy na scenie jestem z mikrofonem. Iść miłości zdrowe, życie nawet wrogą. To ja idę od lat tą samą drogą. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Jedna droga, jeden cel, jedna miłość, która łączy ciebie i mnie. Tak, i nie ma żadnych szans, żeby ta więź rozpadła się przez nienawiść i pieśń. Prędzej woda na rzece popłynie pod prąd. Mądrą decyzję podejmie nasz rząd. Pamiętaj, gdzie idziesz i pamiętaj skąd. Tak razem jest trudniej obłąd. Ej, ramię w ramię, idę ja i mój brat. Razem przemierzamy świat i jego szlaki nieznane. Czasem dobrze jest, czasem droga ta zgotuje nam trudny test. Padam za mym, lecz podnoszę się, to mój brat mi pomaga i wyciąga mnie cały czas. Idę drogą wybraną raz, wiem, że razem nie zbłądzimy w las. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. I moja głowa to drogi początek, to podróż, nie do kupienia za żadne pieniądze. Bo nabijana mantra to nie rajd, Paryż, Dakar, a bas i gitarowa czaka to paka. Tu stopa stopnie gada, tu werbelku ma kierunek. Bez kabla la 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 i majka nigdzie nie powrunę. Mikrofon da mi głos, tak jak faja daje tym dobrą nowinę. W drogę biorę i raga ma win, bo teraz go mam, zabieram go tam, gdzie droga nie ma miary w kilometrach, man. I tobie dam go, byś pokumał ten ton, bo muzyka to jedyny panteon. Ja wiem, każdy karmę ma swą drogę dobrą albo złą. Proroka czapki nie zakładam i nie będę się ciął. Mówię tylko to, co czuję, a to, co czuję, wiem. Wędrówka moja jest dla mnie jak sen. Yo. Siła w nas, nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra, to z nią ruszamy świat. Od wielu lat wyznaczona droga. Trzy osoby, ale jedna siła w nas. Nie jestem sam, ze mną stoi mój brat. Muzyka gra.